Czy wiedzieliście Państwo, że w Polsce odbywają się mecze hokeja podwodnego? No właśnie! A czy wiedzieliście, że w tym roku odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet? No właśnie! I co to oznacza? No tylko to, że boom na piłkę nożną kobiet jest niesamowity! No skoro przebiła popularnością ta dyscyplina podwodny hokej, no to tu już nie ma żadnych wątpliwości! A skoro tak się sprawy mają, to ja, chcąc być w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami, zapraszam Państwa na szybką gałę! Gała! Magazyn o piłce nożnej kobiet! Ha! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Zawsze jest czas na dobrą gałę, ale teraz timing na powrót jest idealny, bo to zbiega się z innym wielkim powrotem. No posłuchajcie tylko tej historii, tylko uprzedzam, bo ta historia będzie tak wzruszająca, że takich wzruszających to nie mają chyba nawet na Disney Channel. Madeleine Wright. Kilka lat temu była piłkarką angielskiego zespołu Charlton Athletic. I w pewnym momencie swojej kariery zdecydowała się przeprowadzić eksperyment społeczny. Chciała sprawdzić, czy ludzie wolą oglądać ją, jak gra w piłkę, czy może wolą ją oglądać, jak pokazuje cycki. I wiecie, co się okazało? No, klub nie był zadowolony z wyników tego eksperymentu i panią Madalenę dyscyplinarnie wyjordolił. Za tę samowolkę. A co pani Madalena zrobiła? No, działając impulsywnie, ze złości pokazała wszystkim dupę. I co się okazało? Że to się spodobało! No więc postanowiła przeprowadzić kolejny eksperyment społeczny i tym razem sprawdzić, czy w dzisiejszych czasach można na przykład zarabiać na pokazywaniu dupy. I to kolejna niespodzianka, okazało się, że można. Ale nie mnie, tylko jej akurat wyszło. Założyła konto na jakiejś tam platformie, gdzie pokazywała podobno dosłownie wszystko. Nawet pajęczynę pomiędzy skrzyniami na dachu pokazała i kwiatki w ogródku też pokazała podobno. Były też podobno zdjęcia z piłką i tak się szczęśliwie złożyło, że widzieli je skauci zespołu Leyton Orient. No generalnie chyba nie najgorzej pani Madalena prezentowała się z tą piłką przy nodze, bo skauci od razu zaproponowali jej kontrakt i ona się zgodziła i to jest szczęśliwy koniec tej historii. Madalena Wright jest zawodniczką Leyton Orient od miesiąca. I póki co rozegrała 4 spotkania, strzeliła nawet jednego gola. Jak się ta historia dalej potoczy, no na razie piękna, to najlepsi wróżbici tego mogą nie wiedzieć, a ostatnio w Anglii to dobrych wróżbitów, ho, to się pojawiło sporo. Zwłaszcza przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet, bo tam Anglii szło całkiem nieźle. Drużyna nawet awansowała do finału i przed finałem to dopiero były prognozy. No na przykład za typowanie finału wzięła się papuga. No papuga, podobno każdy wynik Anglii typowała na tych mistrzostwach prawidłowo i przed finałem też wskazała zwyciężczynie. A do akcji przystąpiła oprócz papugi również pani, która wróży ze szparagów, z rozsypywanych szparagów. No, to podobno jest skuteczniejsze nawet niż wróżby z dupy. A takie też są. Jest jakaś specjalna dziedzina, która się tym zajmuje, jakaś coś na P, coś tam P, logia. No i pani od szparagów powiedziała tak, że wyników sportowych to nie da rady wywróżyć, ale w tym wypadku, przed tym finałem, to ona jest tak przekonana o tym wyniku, że musi się z nim podzielić. No i powiedziała, że typuje zwycięstwo Anglii z Hiszpanią. Papuga też wskazała zwycięstwo Anglii. I później cały świat w szoku, że w finale wygrała Hiszpania.
No dobra, koniec tego pierdolenia. Jak ktoś jeszcze nie tasnął, to teraz będzie miał niebywałą okazję pooglądać coś jeszcze piękniejszego ode mnie. Czyli teraz będzie prezentacja najładniejszych goli z piłki nożnej kobiet, które ostatnio padły. Zaczynamy z grubej rury. Eliminację do Afrykańskiej Ligi Mistrzyń i od razu pytanie. Kto strzelił ładniejszą bramkę? Zawodniczka zespołu Virginia Queens z Kenii? O, to niezłe było. Ale może ładniejszą strzeliła zawodniczka zespołu Kumpala Queens z Ugandy. No ja nie wiem, która ładniejsza w sumie. Left back. Oh! Beautiful. A jak już jesteśmy w Afryce, to ostatnio tam furorę robi jedna zawodniczka zwłaszcza. O, ta pani. No, jest uważana za kobiecą wersję Ronaldinho. No, na razie co prawda nie gra jak Ronaldinho, ale jak Ronaldinho przynajmniej wygląda. No, chyba rzeczywiście jakieś podobieństwo jest, no teraz życzymy pani, żeby może kiedyś jak Ronaldinho zagrała. A teraz wędrujemy do Ameryki, gdzie odbywały się eliminacje do turnieju Gold Cup. I tam ładnych goli też nie brakowało. Tu na przykład strzelała reprezentantka Antigły i Barbudy w meczu z Gujaną. A tu petarda Barbadosu na bramkę Saint Vincent i Grenadyny. No takie gole puszcza Grenadyna. A teraz nie będzie Grenadyna, a Grenada. Tak Grenada strzelała Bahamom. Shot around the goalkeeper, it trickles in. To był gol numer 1. A jeszcze druga bramka z tego spotkania też była nie najgorsza. Pozostajemy jeszcze za wielką wodą, bo teraz będzie asysta z USA. No ta asysta robi ostatnio furorę na całym świecie. Ale i tak wiadomo, że najlepsza piłka jest w Europie. Tak więc najładniejsza bramka ostatnio też musiała w Europie paść. I padła w lidze holenderskiej. No i kto to pobije? W Europie najpiękniejsze gole, ale moja ulubiona akcja została rozegrana w Azji, w bardzo prestiżowym meczu towarzyskim Arabii Saudyjskiej z Pakistanem. No tak, no zawodniczka Arabii Saudyjskiej podaje do bramkarki, a bramkarka to podanie łapie w ręce. No jak to się mogło zakończyć? No ewidentny rzut karny. No i mówiłem, że będzie szybka gała, już koniec. Nie było krótko, a zgrzany jestem, kurde, jak nigdy. W każdym razie, jak ktoś do tego momentu dotarł, to ja mu współczuję i też przy okazji dziękuję, że razem ze mną wytrzymał. Dzięki! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Grywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.